Nowy sezon 4 Marvela trafił właśnie do Fortnite'a. W dzisiejszym odcinku znajdziemy sobie mityczne medale, mityczne bronie, odkryjemy tajemnice mapy i wiele więcej. Zostawcie łapę w górę pod tym filmem, żeby przywitać nowy sezon oraz dziękuję wszystkim osobom, które kupią karnet bojowy z kodem ZAKSZAK i ty w sklepie. I oczywiście pamiętajcie, że na tej mapie możecie ćwiczyć granie nowymi przedmiotami. No i słuchajcie, tym oto sposobem jesteśmy na mapie, oczywiście na nowej mapie. Tam już chłopie kopci się z jakiegoś komina, nie wiem o co chodzi, ale zaraz wszystko obczajmy. Obczajcie sobie, ile mamy nowych miejscówek i jak potężnie wygląda ta mapa. No moim zdaniem jest ciekawie, może polećmy sobie na Doomstadt, czyli chyba na miasto Duma, tak? To po niemiecku, jak się nie mylę, ta miejscówka jest napisana. Czyli to jest nasz Doomstadt, widzowie, miasto Duma. Ej, ja jestem ciekawy, co tutaj się będzie działo, jakie mamy nowe itemy, jak działa nowy mityczny medal, drugi, trzeci, wszystkie mityczne medale. Z tego, co widzę, mamy tu pierwszy item, czyli pompę Suweren, jakoś tak się ona chyba nazywała. A do tego mamy jeszcze Auga. Oczywiście wszystko dzisiaj sobie przetestujemy. Idziemy zaraz na Doomstadta i mam nadzieję, że zdobędziemy medal. Ogółem dajcie znaka w komentarzu, czy macie już zrobioną aktualizację, czy graliście, co sądzicie o sezonie. Ogółem taką swoją krótką opinię na jego temat. Otwieramy pierwszą skrzynię sezonu i mamy nowy item. Czekajcie, to jest... A, to jest też Aug, tylko że Selo w nickiem gościu tu jest. Dobra, widzowie, wytestujmy tego Auga. Okej. Coś tam chłop dostał. Bez tragedii, tak bym to ujął. Ej, zabierzmy sobie zrzut. Zobaczymy, co leci ze zrzutu. Czy zrzuty są takie same? Czy coś się tutaj zmieniło? I ogółem fajnie byłoby dostać jakieś leczenie, co? Bo jak na razie to z tym leczeniem, no dwa splesze. Do zrzutu mam 400 metrów, więc jest to kolejna rzecz, którą zobaczymy. Może dostanę pierwszy jakiś, nie wiem, nowy, złoty czy fioletowy item. A z tego, co widzę na Dumie, jeszcze nikt nie zabrał medalu. Więc ten medal mam nadzieję, że zabiorę ja. No nie oszukujmy się, tak musi, widzowie, być. Musimy to sprawdzić. Ej, ale chłopi się tam biją. O człowieku. Tarcza Kapitana Ameryki. Okej. Czy tym można się chronić? Tym można się chronić. A dodatkowo można rzucać, prawda? Jak się nie mylę. Dokładnie tak. Ona do nas wraca i jest nieskończona. Co ciekawe. Więc taką tarczą możemy grać do końca meczu, widzowie. Ej, mega spoko. Tak uważam, że jest to fajny itemek. W sensie jeszcze nie testowałem go na gościach, ale wygląda spoko. Dobra, widzowie. Ja lubię, jak są te nowe sezony, nie? Od razu chcę się grać. Nie wiem, czy wy też tak macie. Ziomek podniósł medal na Doomstadzie, więc lećmy i po prostu mu go zabierzmy. Widzowie, tak, w najprostszy sposób podjedźmy, pokonajmy, zabierzmy. Ciekawy jestem, czy to się uda. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś totalny kozak napocony i że dam radę, co? Weźmy sobie ten samochód. Nie wiem, czy pamiętacie, ale na zwiastunie auta były złote. To auto jest zwykłe, więc ciekawe, o co chodzi z tymi złotymi. Też możecie dać znaka, co myślicie, co to będzie. A my teraz lećmy na ten medal. On jest gdzieś tutaj w po... Ej, chyba... A, widzę tego chłopa, widzę. Wysiądźmy sobie. On jest tu. Pije sok chyba. Ej, to jest on. Ej, wale mu, chłopie, tarczą Kapitana Amery... Aha, to nieźle go walnąłem. Widzowie, leci lekki spam do góry. Zaraz testujemy pompę. Aha, mityczne ściany wróciły. W sensie nie mityczne... Co? Ej, dobra, ty chłop się... Aha, on się cały zabunkrował. Dobra, zróbmy boksa. Widzowie, wstawię mu daszek. Pompa... Ojeny, 78. Ej, on ma panikę, on ma mega panikę. Mam plan, zbejtuję go. Dobra, strzelił. Oj, o, na spokojnie. Nie mogę się wywalić, widzowie, nie mogę się... Wywalić pompa! O, cię kręcę. Ej, nie wiem, jak się gra tym shotgunem. Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że nie zginę w jakiś głupi sposób, słuchajcie. Ej, jak tą pompą strzelać? Ty, zginął chłop. Ej, dojechał go ziomek. Dobra, czyli zabrał też medal, widzowie. Ja cię kręcę. No, niezbyt mi się to podoba. Ale na chillku, tak? On jest w tej bańce. Weźmy sobie tą apteczkę. Zaraz ich poskładamy. Uwaga, pierwsze wrażenie o nowej pompie. Na razie nie jestem jej fanem. Ten damage był dziwny. Celownik gigantyczny. No, zobaczcie sami, jaki to ma celownik. No, człowieku. Ej, serio, jak tą pompą grać, widzowie? Trzeba się tego na pewno nauczyć, bo to nie jest takie hop-siup. Idziemy do tego ziomka, co zabrał medal. To jest mój plan. Ja chcę zdobyć medal Duma. To jest pewnie najlepszy medal na mapie. Tak obstawiam. Ale dymy tu się dzieją, ale dymy. Swoją drogą na miejscówce Duma mamy drony. To taka ciekawostka, w ogóle zbijmy sobie tego jednego drona. Zobaczmy, co z niego wypadnie, czy coś fajnego. I bardzo dużo leczenia. Ty, to jest akurat spoko, nie? To jest mega spoko, widzowie, zabierzmy sobie to leczenie i lecimy oczywiście dalej. Ale tu są kroki, tu ktoś łazi. Jest ziomek! Dobra, pompa. Okej, leży. Więc wygląda na to, że ta pompa to jest połączenie taktykala z wolną pompą. Ale gra się nią bardzo dziwnie, trzeba się po prostu nauczyć. A jeżeli chcecie się, widzowie, nauczyć grać nowymi przedmiotami,
itemkami, to pamiętajcie, że na mapie Red vs Blue, na której gramy zawsze, te itemki będą za chwilę już dodane, więc tutaj pokazuję wam się kod, wbijajcie, trenujcie sobie na mapce nowymi itemami, no i swoją drogą będziecie mogli na pewno mnie tam również spotkać dzisiaj. A my teraz lećmy na chłopa z medalem Duma, ja chcę go dojechać. Swoją drogą zobaczcie, że pociąg wrócił na mapę. Ej, zobaczmy jaki jest pociąg, nie? Bo on akurat będzie tutaj przejeżdżał. Czy jest on jakiś marvelowski, dumowski, czy jest to zwykły model pociągu, który mieliśmy już kiedyś w Fortnite? To jest dobre pytanie. I z tego, co możemy już zauważyć, pociąg wjechał na czołówkę z gościem, który ma medal. Co tam się dzieje, człowieku? Ej, chłop ma jetpack. Widzowie, ładuje go. Zero. Będzie leżał. Prawie zginął. Ej, dobra. Skoczmy sobie do pociągu. Zhakujmy skrzynkę. Zobaczymy, co wypadnie ze zhakowanej skrzyni w tym sezonie. Czy oni pozabierali te skrzynki? Pozabierali. Widzowie, hakujemy skrzynię i dojeżdżamy medal Duma. Jak widzicie, skrzynia już mi się hakuje. Ej, musimy za chwilę zobaczyć jeszcze ten komin. Co to w ogóle jest, człowieku? Jeżeli to jest coś z Marvela, możecie napisać, czym jest ten komin w filmach, czy tam serialach, czy w czymkolwiek. Bo tak szczerze, ja nie do końca kojarzę. Jakieś boty. Co to jest? Okej, widzowie, mamy podwójne uziki. Ej, jak to strzela? Pokaż mi. Aha. Czemu ja się czuję, jakbym grał w GTA? Może mi ktoś powiedzieć... Ja się trochę czuję, jakbym grał w GTA, nie? Mając te uziki. Poważnie mówię. Dobra, wysiadamy sobie, widzowie, z pociągu i idziemy właśnie na ten dziwny komin. To może być dobry plan. Ej, kroki. Ktoś tu jest. Ładuję go, widzowie. Jest ziomek, 64. Daję mu pompę, 38. Leci pompa, 0 ma. Leży kolejny. Do widzenia, panie kolego. Czy ty miałeś coś nowego? Wygląda na to, że miałeś pistolet monarcha. Czyli pistolet króla, tak można powiedzieć. Jaki on jest celny, patrzcie, pierwszy strzał jest prawie zawsze celny. Czy można nim strzelać szybciej? Okej, wygląda na to, że to jest taki rewolwer, że tak strzelamy szybko, a gdy celujemy, to trochę wolniej. Chociaż może tak samo? Nie jestem pewien. Dawajcie, widzowie, znaka, który z itemów wam się najbardziej podoba. Jestem tego mega ciekawy. Jak na razie dla mnie, tak szczerze, to chyba AUG jest top 1. Ale powiem wam, że chciałbym tego AUGa przetestować z celownikiem, bo na pewno z celownikiem strzela się nim dużo przyjemniej. Tuż obok mnie są dwa medale, na które teraz wjeżdżam. Lecę teraz na to dziwne coś. Zamek, czekajcie, jak to się nazywa? Zamek Duma. Aha, czekajcie, czyli to jest główna miejscówka Duma. Dobra, ja myślałem, że ja byłem na głównej miejscówce Duma, a tu jest jakiś zamek, człowieku potężny. No jest mocno, nie? Widzowie, jest mocno. W ogóle na tym zamku chyba jest gościu z medalem. Ej, jak tam się wchodzi, ty? Dobra, widzowie, wysiadamy. Jesteśmy w zamku. Złoty AUG. Nice, to mi się podoba. Ej, czy to mnie wyeliminuje? No, o, to mnie nie wyeliminuje. Możemy tym wylecieć. Ty, spoko, czyli to jest taki wybijacz. Jak kiedyś były, pamiętacie, była ta elektrownia taka. Nie pamiętam, jak się nazywała, ale w drugim rozdziale. Ej, to jest gościu z mitycznym medalem. Dobra, on musi być mój, widzowie. On musi być mój, poważnie mówię. Czekajcie, on chyba będzie lądował i walczył na trzeciego z drugim medalem, więc zaraz go tutaj możemy zaskoczyć. Ej, robię to. Idę mu na plecy. Czekajcie, gdzie on jest? I jest tam, 35, 100, 140, biało ma, 0. Dobra, leży, widzowie, dawaj mi ten medal, chłopie. Słuchajcie, udało się zdobyć pierwszy mityczny medal. Do tego rękawice, więc zabieramy te mityczne przedmioty. Do tego zabieramy AUGa. Przepraszam, AUGa już miałem, więc jest git. I obczajamy pierwsze mityki. Widzowie, jakieś rękawice. Jak to w ogóle... Aha, okej, czyli lewy przycisk myszki. Lol, to jest OP. Słuchajcie, lewy przycisk myszki to jest taki szybki strzał, a prawy przycisk myszki... No prawy przycisk myszki, widzowie, wygląda mniej więcej... W taki sposób. I w ogóle w tym bunkrze się zabunkrował gościu. Chłopie, czemu ty tu postawiłeś milion mitycznych ścian? Ej, on chyba nie chce stracić swoich mityków. Tak mi się wydaje. No pozdro dla ziomka, widzowie, nie? Pozdro dla ziomka. Nie wiem, jak on stąd wyjdzie. W sensie wiem, tak? No ja go stąd po prostu wyciągnę. Dobra, widzowie, okej, podmianka jest. On tam siedzi na dole, stary. On tam gdzieś jest. A papa, po prawej widać go. Czekajcie, robimy trika. Boksuję go, pompę. Co to jest? Ziomek, co ty masz za dziwny item? Biało ma, widzowie. Chłopco, jakiś... Co to w ogóle jest? Pytam się poważnie, co to za dziwny item? Najgorsze jest to, że ten gościu, patrzcie, co on robi. No, kto tak gra w ogóle? Pozdro. Wybił się, dostał, biało ma. Nie gadaj, że on mnie zabuduje. Nie, no, nie mogę się tak dać. Aha, chłop mnie zabudował. Czy to jest jakiś żart? Ziomek sprytny, no, muszę to przyznać. Ale ja mu nie odpuszczę, widzowie, no. Niech nawet nie myśli o tym. Jest w krzaku. 35, mu dałem przed chwilą. Dobra, testujemy kulę. Pyk, leci kulka. Pompa! Jakie to jest mocne. Dobra, test kolejnego mitycznego itemka, czyli widzowie pompy. I do tego mamy medal. Czekaj, co? Medal niewidzialności? Przepraszam bardzo, czy to jest jakiś
Aha, widzowie, medal, który sprawia, że jesteśmy niewidzialni. Myślę, że ten sezon będzie ciekawy, interesujący do grania. Nie wiem, co wy o tym myślicie, dajcie znaka w komentarzu. Mityczna pompa ma celownik, ogółem bez celownika, no to jest strasznie duży ten celownik i ciężko trafić. Ej, dobrze ten sezon się zapowiada, wygląda to potężnie. Tylko ten medal z kucaniem, w sumie czy to jest takie OP, widzowie, zastanówmy się. No kucamy, niby teraz mnie nie widać, ale jednak trochę widać. Więc jak ktoś ma sokole oko, to mnie dojrzy. Czy to jest OP, czy nie, zostawiam to do oceny wam. Jak dla mnie, takie 50-50. Ten medal chyba nie jest jednak najlepszy. 7 osób zostało tylko do końca meczu. Lecimy to wygrać. Ej, dobra, chłop się tutaj strzela, widzowie, lecimy w niego. Dobra, widzowie, test rękawiczek, chciałem powiedzieć, ale trochę szybko się on skończył, dostałem. Szybko poszło, tak, ekspresowo nawet bym rzekł. 4 osoby do końca, wygrywamy. Ej, jest ziomek tam u góry, nawalam do niego, 32 dostał. 32, biało kraka ma, 0. Lecę tam po prostu. Pytanie, czy rękawiczki tam dolatują? O, ty, jaki one mają opad dziwny w ogóle. Ej, ale wiecie co? To chyba jednak dobrze. Bo jak one by nie miały opadu, to by było troszkę zbyt mocne najprawdopodobniej. Tutaj pływa jakiś ziomek. Dobra, jest po lisie. Ty, OP te itemy. Fajnie się tym gra wszystkim. Widzowie, wyjaśniamy awatara. Został nam ostatni, więc zakończmy ten mecz. Uwaga, kulą duma. Wygrywamy pierwszy mecz tego sezonu. Oceniajcie go w komentarzach. No i oczywiście wbijajcie na tą mapę, żeby trenować nowymi przedmiotami.